Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki, cóż, no. A tu i kolejny odcinek z naszych spotkań, zmagań jak mag w grze Elden Ring. I tak, bez zbytnego przedłużania, teleportujemy się w jedno miejsce. Szybko jedziemy załatwić ostatnie sprawy, można powiedzieć. Na tym świecie Elden Ringowskim przed inicjatą w stronę dodatka. Tak, wiem, że będzie ciężko, wiem, że moja postać może nie być gotowa, ale ja się nie poddam tak łatwo. Ja chcę już chwili, w których dodatek zostanie opublikowany, jeśli nie będę zajęty czymś innym ważniejszym, natychmiastowo zrobić odcinka. It's me, Dialos. Answer me, would you? O proszę. Nie kojarzę, że go gdzieś można znaleźć. Tell me if you know, would you? The whereabouts of the hidden house of those despicable fiends. The recusants who hunt their fellow tarnished. They laid hands upon my servant Lanya, and I refuse to let the insult stand. The tale of House Hoslow is told in blood. I, Dialos, swear to deliver the message. No cóż, ciekawa sprawa, nie będę zaprzeczał. No dobra, zobaczmy, czy ma coś jeszcze więcej do powiedzenia. Nie, chyba nic. Dobra, w takim wypadku jedziemy szybko, czym prędzej. Tamto miejsce i... Jeśli zastanawiacie się, gdzie jadę, to powiem wam wprost, to jaskinia, która zgodnie z tym, co jestem pewien, ma do zaoferowania to nieskończone zapas kamieni jedynek i dwójek. I wiem, że to niewiele, ale skoro chcę jechać do DLC-ka tę postacią, to tym idzie teoretycznie, to będzie postać jeszcze nie gotowa na zmagania z dodatkiem. Możliwe, że warto mi dostęp do chociaż tych plus 6 na wszystkim, czego sobie zapragnę. Tak samo warto byłoby mieć złotego skarbeusza, żeby móc farmiać sobie wszystkie istniejące runy jeszcze łatwiej. Dlatego też ten odcinek będzie prawdopodobnie właśnie skupiał się na takiej rzeczy. Jaką jest, no... właśnie ogarnięcie szybko takich pierdół. Przy czym nie wykluczam, że może zrobić coś więcej, bo... poza... samymi pierdołami, jakimi są kamienie, czy właśnie złoty skarbeusz, potrzebuje też statystyk, potrzebuje rzeczy innych, jak chociażby przedmiotów, w szczególności broni. Bo ty nie będę was kłamał, jak moje czary uważam za potężne, tak nie wiem, czy będę mógł polegać wszędzie, zawsze. Dlatego też potrzebuję tej broni. I okej, mam ten księżycowy woal, czegoś tak, tylko brakuje mi statystyk do niego. Jeśli się nie mylę, to tak, 3 zręczności. Okej, tam było sekretne przejście. Więc zaraz trzeba będzie je ruszyć. Pytanie tylko, czy... a, warto od razu do niego iść, czy jeszcze nie? Powiedziałbym, że najpierw ruszę tutaj miejsce łaski. Sekretnego przejścia. I tak. A, ten odcinek wyjątkowo może być właśnie pocięty, tak wam powiem szczerze. Wszelkie moje próby... jakby to najłatwiej określić, zdobycia. Znaczy zdobycia. Wszelkie próby ponownego dotarcia do jakieś miejsce i tym podobne. Wszystkie jakieś znamienia mniejsze lub większe. Wszystkie te rzeczy. Prawdopodobnie będę, może nie tyle co zmuszony, co... a będę próbował powycinać. Super. To kontynuując, po prostu... dlatego, że nie mogę sobie pozwolić na takie rzeczy, bo w tym odcinku muszę bardzo dużo zrobić. A jako, że dodatek wychodzi już... żebym was nie okłamał... w ciągu następnych... dni? Może 3 z perspektywy tego, kiedy nagrywam ten odcinek. Więc no, muszę trochę spełnić poślady. Tak, można powiedzieć, że właśnie następne odcinki to przygotowania do DLC-ka. Po czym pójdziemy w jedno konkretne miejsce, żeby zrobić co trzeba, żeby dostać miejsce, znaczy dostęp w sumie nie bardziej niż miejsce, ale tak, dostęp do jednego bossa, tak najlepiej to powiedzieć, bo tak, zgodnie z moimi przekonaniami, tak najlepiej byłoby to chyba nazwać, dosłownie wejście do DLC-ka może być po pokonaniu pewnego bossa. Ja nie powiedziałbym, że jest on łatwy. Oczywiście powiedziałbym, że jest dosyć irytujący, ale to tylko tyle.
irytujący. Nie jest niebezpieczny, jakiś nie ma potężnych movesetów, jest irytujący. Może być ciężko go pokonać bez jednego akcesorium, które teoretycznie może przed nim ratować. Nie pamiętam, czy jest tylko jedno, czy są aż dwa. Tak czy inaczej, to teraz nieistotne. Wydaje mi się tak głównie przez to, jakie są insynuacje w trailerach do DLC-ka, opisy, opowieści i tak dalej. Dlatego też uważam, że naprawdę to może być jedno z dwóch miejsc. Przy czym to pierwsze, o którym myślę, jest... Może nie tyle, co właśnie nie niebezpieczne, co właśnie ma tego bossa, delikatnie irytującego. Drugie natomiast, jeśli okaże się prawdą, a jest równie prawdopodobne, co to pierwsze, powiem tylko tyle. Oj, Eldeński Kręgu zmiłuj się nade mną, ja nie mam sił na to wszystko. Bo, mówiąc najprościej, drugie z miejsc, które podejrzewam o wejście do DLC-ka, to może być dosłownie zabaleniem na jej arenie. Pierwsze natomiast, tak właśnie powiem, tylko jest związane z tym Mogiem. Władcą krwi, tym Omenem jakby, który walczy, jakby to najłatwiej nazwać, widelcem. Oj, patrzcie, pamiętam to miejsce. Tam właśnie pierwszy raz doznałem piękna kosy, przez to, że skoczyłem z jej pomocą. Tak się leczy, no. To jest spowodowane tym, że bardzo dużo na początku trailerów i tak dalej gadano o Mikeli. A Mikela jest postacią najmocniej związaną właśnie z... No właśnie, z Malenią. Jest to jej brat. Z Tom, jakiej tam. Pamiętam teraz. Ale ogólnie są jedną osobą, którą można łatwo spotkać w Kelit na bagnie. Naprawdę nie pamiętam teraz jej imienia. A ogólnie ta, która ma wątek, w którym właśnie trzeba ją jakby ratować od zgnizny przy użyciu złotej igły. Która teoretycznie jest właśnie wytworem Mikeli. No i z Mogiem, gdyż Mog teoretycznie, zgodnie z historią w ogóle, można powiedzieć, że porwał Mikelę. I właśnie za Mogiem jest, jak to nazwać, kokon, chyba najłatwiej, w którym w teorii przebywa Mikela fizycznie, z jego ciała i tak dalej. Bo czy jest tam też on, czy tam jest jego świadomość i tym podobne rzeczy, to nie mamy żadnych potwierdzeń. No ale właśnie. To są jedyne ślady, które sugerują na to, gdzie może być wyjście. Więc wiesz, że albo będzie w tym drzewku, czy w korzeniu za Malenią, albo może być właśnie za Mogiem. I przez Mikelę będziemy znajdować dostęp do tego wszystkiego. I tak, widziałem tam też to sekretne przejście, teoretycznie. Co mogę im powiedzieć? Nie teraz. Kiedy indziej je zobaczę. Dlatego, jeśli ktoś to ogląda, prosiłbym, żebyście w komentarzach napisali sobie taką przypominajkę, że pamiętaj, żeby tu jeszcze kiedyś zajrzeć i tak dalej. Na razie... No, nie będę was okłamywał ani samego siebie, ani nic. Zależy mi na prędkości. Dlatego, no, wraz z moim kosturem, nadal meteorytowym, by jeszcze żaden go nie przebił, jeśli chodzi o skalowanie. A żadnego też nie lepszyłem wystarczająco dobrze, żeby był właśnie lepszy. No, ale tak, bo już się tego próbiłem. Po prostu wraz z moim kosturem jak ktoś będzie to przejść, wygrać, zdobyć to, co tutaj jest ukryte, czyli nieskończone kamyczki, jedynki, dwójki, jakieś trochę spokoju i tym podobne. A im szybciej co zrobię, tym szybciej będziemy mogli zająć się właśnie pozostałymi krokami. Bo, jak mówiłem, do DLC-ka trzeba się przygotować porządnie. A ja i tak większość tych przygotowań nie jestem w stanie wykonać, więc... Chociaż część chciałbym mieć za sobą, żeby czuć się przygotowanym w stopniu minimalnym, a nie w stopniu zerowym. Jak to jest teraz. Tak, jeśli chodzi o pancerz, prawda jest taka, że pancerz w Soulsach takiego znaczenia zazwyczaj nie ma. Więc nawet jeśli nie będziemy mieć lepszego, mogę iść tym, co mam. Teoretycznie z kamienną koroną. Jeśli nie będę mógł z kamienną koroną, zawsze mogę być coś innego. Potem jest kwestia statystyk. Tego nie oszukamy. Potrzebuję ich po prostu więcej, w szczególności inteligencji na ewentualne zaklęcia. Na pewno więcej witalności, żeby mieć, no, jakiekolwiek sensowne punkty życia. Po chwili ich nie mam. I na pewno potrzebuję też więcej skupienia.
No ja nie będę ukrywał właśnie coś inteligencji. Ona też będzie bardzo potrzebna właśnie na zaklęcie, jak już powtarzę. Nie, nie pozwolę ci umrzeć. Nie tym razem. Dobra. Uciekać? Dobrze, udało się. Udało się. I... gin. Co mam w tej krzynce? Czy jest to to, czego szukałem, czy nie? Kryształ wnóż. Totalnie nie to, czego szukałem, to, czego się spodziewałem. Ale nie zaprzeczę, że może się przydać i tak do czegoś, jak on działa. Cięcie, pchnięcie, szybki odskok, nożyk pod inteligencję. Fajna. Może być tylko ciekawe, to byś używał kiedyś ewentualnie. Na razie nie powiem, tak nie powiem, nie. Tak, nie mam pojęcia, czy to ma jakikolwiek sens. Chociaż bardziej prawdopodobnie jest to, że... To jest tak, widzę ich tutaj kilku, więc może się to naładuje, uda się wszystkich wyeliminować. Tak. Udało się, dobrze. Więcej ich wyeliminuję, im szybciej, tym będzie lepiej dla nas. Mam już mało. Bardzo. Wszystkiego. Co o tym idzie, no... Nie! Ej! To ci pozwoli mnie przewiercić. Nie mogę sobie pozwolić na marnowanie właśnie... niczego. Ale bawię się, że już tak... Jakby po sprawie jest, że nie dam rady dotrzeć... pokonać ewentualnego tutaj bossa, bo... Jak mówię, lokacje pamiętam z wyglądu. Pytałem jednego znajomego, żeby przypomniał, gdzie to było, jeśli on pamięta. Jeśli chodzi o te kamienie. Tak. To jest fajne, bo tutaj wiem właśnie. Jestem świadomy, jestem w stanie co ogarnąć, ale... Poza tym, nie mam pojęcia, czy to był boss, czy nie. Gdzie ziemi? Kolejne jakieś zaklęcie, fajne. Będę musiał sobie potem zobaczyć. Ale no... I nie pamiętam, co za tym idzie. A myślę, że mogę nie być wystarczająco przygotowany. Jeszcze głębiej? Hołeła, to jest... większy niż myślałem. Dobra, a spadłem teraz w takie miejsce, czy tutaj coś było w ogóle wartego, tylko żeby spadać? Nie, dobra, to jest tylko takie przejście, słuchaj. Czego więcej? I okej, tu będzie już bossu. Jestem zdany naprawdę sam na siebie. Sam na siebie. Mam jeszcze ogólnie meduzy, które będziemy trochę asystować, ale ona jest niewiele. Okej, to już po mnie. Nie będę was okłamywał. Nie wiem, jak on działa. Nie pamiętam. Niewidocznie magia za bardzo go nie będzie ranić. Tak. Jad jest odporny na magię. Czyli w ten sposób sobie nie poradzę. Myślę szybko gwiazdo kluczu, zanim umrzesz. Może to zadziała? Nie jest ulepszone, ale... Dobra, bije jakoś. W takim wypadku... No, zmuszony będę tego używać. Dobra. Sytuacja jest naprawdę niebezpieczna. Ale zobaczymy, czy dam radę. No nie wierzę. Z moimi zerowymi statystykami i nieulepszoną pałką jestem w stanie go... od tak pokonać. Wow. Jeśli mam być szczery, nie wiem, co mam powiedzieć o tym wszystkim, poza tym, że... no, sukces? I guess? Ej, tak czy inaczej jest nieźle. Dobra. W takim wypadku szybko... Co dalej bym mógł próbować w sumie? Jak tak myślę? Gdyby nie było sobie kamienie... załatwię później. Poulepszam wszystkie jakieś takie rzeczy, które mają jakikolwiek minimalny chociażby sens do maksa, jaki mam z nieskończonych kamieni. I teraz może pójdźmy w takim wypadku spróbować sobie jaskinia. Nie będzie bardzo nieprzyjemnie.
Ale trzeba. Trzeba. Pytanie tylko, czy mam coś dobrego, jeśli chodzi o odporności na to. Czy nie? No, jeśli chodzi o zgnizny. Ja wiem, trucizny z gnizny, okej, czyli na niewrażliwość muszę patrzeć. Na największa odporność, znaczy... odporność na... największa niewrażliwość. Czy to być głupie? Co tylko świadomo. 153. Przeciąc 3, proszę. Dobrze. Jeszcze jest jakaś nadzieja dla nas. 11, 20, 14, okej. Okay. I teraz tutaj. 26, 31, 39. Wow. Dobra. I jak będę wyglądał tutaj idąc? Ale jeśli to ma wystarczyć, żebym. No nie zgdził jakoś szybko. Ej, tak zgnie. Że ogólnie błędem jest to, że tutaj... w ogóle... o, wlazłem w takim stanie i tym podobne. No niestety. Nie jest to najciekawiej. O, pole przyzwania już tutaj. A, dobra, to po prostu było przejście dalej. Mamy 4 butelki ogólnie. Jeszcze plus 1, czy 5. Teraz jest wyczar, brawo. Muszę być gotowy na to, żeby używać siekacza, bo to on jest moim głównym źródłem obrażeń. Dobra, wyeliminowany kolejny. Dobrze, nawet bardzo dobrze. Wybaczcie zcięcie. Parę osób wlazło do pokoju, na szczęście szybko wyszli. Więc nie straciłem dużo czasu, ale tak. Jak widzicie, nie jest najlepiej. Tu jest taki kwiatek. Nie chcę się przy nim zatrzymywać, bo jeszcze zostaną niepotrzebne efekty. Biegnijmy po prostu przed siebie. Patrzmy na to, że dam radę. W ogóle jestem głupi, że nie sprawdziłem, czy mam jakiś postylek. Nie, nie mam. Jestem zdany tylko na to, co mam ze sobą. Okej. Okay. W takim też wypadku. Jeśli tak musi być, to niech tak będzie. Jeśli muszę ich wyeliminować i mam limitowany czas przez moje max HP, to niech tak będzie. Będę próbował do ostatniej kropli zgnilizny. Będzie to ciężkie. Tak. Będzie to ciężkie, ale głównie jest to kwestia zgnilizny. Bardziej niż czegokolwiek innego. Wniosek jest następujący. Jeśli by udało mi się zdobyć pastylki antyzgniliznowe, byłbym w stanie tutaj to zrobić. Teraz muszę tylko samego siebie zapytać, czy mam jakiś przepis na nie? Nie. Czy mam w ekwipunku coś, co mi pomoże? Fałeła. Fałeła, inaczej tego określić nie mogę. Super, z czym pies zaczyna wrzeszczeć. Biegnij, biegnij, może się uda. Nie, dostanę zgnilizna niestety. Aha, jeszcze tutaj jest błędna ścieżka, super. Dobra, wiecie co. To już nie ma sensu. Równie dobrze mógłbym po prostu się wrócić już do... a jak to się nazywało? Do startu, ale jeszcze tak łatwo nie poddam. Mam ogólnie jeszcze spróbuję też siekaczem jakby. Z nimi zawalczyć. Jeśli mylę, naprawdę tu jest właśnie złoty skarabeusz. Jako talizm. Tylko chciałbym nosić ze sobą... łatwiej móc zbierać runy. Nie jest on krytycznie potrzebny, ani nic z tego typu. Ale nadal, nie wiem ile procent on tam może dawać, nie pamiętam. Ale nawet te, powiedzmy, 100 run więcej za trolla, jednego, jeśli będę farmił trolle,
mogłoby naprawdę pomóc. Dobry wieści to przynajmniej to, że już jesteśmy przy nich. Czy tym razem udało mi się zaoszczędzić teoretycznie jedną butelkę. Że nie, sytuacja jest albo bardzo podobna, albo identyczna. Teraz myślę. Dobra, nie obchodzą mnie moje runy nawet. Ja chcę po prostu wyeliminować tego gościa, zanim będzie za późno. Nie. Muszę coś jakimś cudem naprawdę dostać bez tej zgnilizny, inaczej nie mam szans. Ale dobra, skoro jest taka sytuacja, to niestety straciliśmy 13 tysięcy. Ale nie będę już tego jakby tutaj poprawiał znowu. Głównie z jednego najprostszego powodu. Otóż takiego, że szkoda mi czasu to wszystko. Bo muszę naprawdę ogarnąć milion rzeczy przed tym wszystkim. Nie ten. To, od razu lepiej, tak. Co tym idzie, musimy pójść jeszcze po broń jakąś. To bym musiał iść w całkowicie inne miejsce i się jeszcze męczyć. Zaś to odpada. Jeśli chodzi natomiast o inne rzeczy, które przydałoby się ogarnąć, tutaj jest ten zamek. Dużo rzeczy w nim teoretycznie nie ma, ale chciałbym po prostu. Muszę to przemyśleć dokładnie, gdzie co jeszcze muszę szybko ogarnąć. Więc wiecie co, powiem wam tak szybko, spotkam się za chwilę. Ja muszę to przemyśleć, więc w międzyczasie pójdę na trolle. To co będzie dosłownie. Ubijam ich trochę, żeby mieć, nie wiem, z 50 tysięcy run, może trochę mniej. I szybko wykupię po prostu kamienie, ulepszam wszystkie kostury na szóstkę ewentualnie i tak dalej. A, to będzie chyba dobry pomysł. No cóż, powiem wam tyle. Ulepszyłem wszystkie kostury i nadal są w sumie wszystkie. Ulepszyłem te, które mają moim zdaniem sens, czyli kostur Akademii i błyskamienny kostur koryjski. Nadal nie dorównuję jeszcze meteorytowemu, więc no niestety. Trochę smutno, no. Ale z innych liści. Ulepszyłem też ten oto miecz koryjskiego rycerza. Na dwójkę, jako że mam nieskończoną dwójkę. Więc w kryzysowej sytuacji mam jakąś tam broń ewentualnie. Jedyny problem jest taki, że jeśli chcę go nosić, to mamy łódźwik za duży, więc będę musiał po prostu prawdopodobnie podmieniać kostur na ten mieczek. Ale tak, po prostu kupiłem. Mamy to z głowy. I teraz pogadajmy z Dialosem, bo w sumie można powiedzieć, że tutaj powróciliśmy do niego po tym, jak ostatnio dostał kryzysu. You again, is it? The recusants sent a lackey. Can you believe they invited me to join them? Now, after what they did, I can scarcely believe it myself. Do they think me a fool? You might be surprised to learn I took them up on the offer. Then I only had to ask. The location of the recusant hideout. It's on Mount Gelmir. Found off the old road that leads west from the town of Windmills. That's where they hide. The manor on the peak. Just you wait, wretched recusants. You'll rue the day you insulted my name by laying hands on Lanya. The tale of House Hoslow is to... Okay. It's on Mount Gelm, that's where they hide. Just you wait, the tale of... Czyli nic. Okej, w takim wypadku... Myślałem parę sprawczą... Parę. Prawdę powiedziawszy, to bardzo dużo. Na pewno musimy udać się jeszcze w to miejsce, bo to jest jedna inwazja, którą łatwo można przeżyć. Po czym... Jeśli mam być totalnie szczerym... To najlepiej będzie chyba pójść do właśnie tego zamku też, który wskazywałem w Kerlid. Po czym wywołać teoretycznie jedno wydarzenie. Nie wiem. Powiem wam szczerze, że naprawdę nie wiem. Nie wiem, co mam zrobić ze sobą i z tym wszystkim. Przez to, że miałem pewne inne sprawy ostatnio do ogarnięcia i tak dalej, co teraz mam zaległości w postępie do DLC-ka. Tak czy inaczej wypadałoby, tak już nie wiem, przygotować się na inne rzeczy. Chyba się dobrze. W ogóle, no nie wiem, co mam zrobić, szczególnie, że boss, którego teoretycznie będę musiał pokonać, żeby móc właśnie dostać się do DLC-ka, najprawdopodobniej no do najprostszych nie będzie należał, przez to, że się nie mylę, nie mam w ogóle jak kontrolować jednej jego mechaniki.
Ale teraz nieistotne. Najpierw pozbądźmy się tutaj naszej koleżanki. A, zresztą zobaczymy, jak to sobie z nim poradzi. Dosyć dobrze. Ja akurat nie będę ukrywał, wiedziałem, że tutaj starcie nie będzie zbyt trudne. Wow. Ja też tak znamiłem. Okej. Ja już poprawiłem swój błąd poprzedni. Jest dobrze. Dostaliśmy za to amulet Świętego Skorpiona. Nieco jeszcze go bym potrzebował. Ale niczym dobrze. Gdybym tylko wam dał, gdzie jest amulet magicznego Skorpiona, to byłoby lepiej. Ale tak, niegasący kościół. Mamy przepisy misjonarza, przepisy wojowników i... A! Przepisy. Nie powinny tutaj być jakby... łez. Nie mówcie mi, że tu wlazłem, licząc na łzy, a tutaj nagle się okaże, że nie było żadnych. Ja teraz zrobię, jak nie mogę ulepszyć jeszcze bardziej swojej... butelki. No trudno się mówi. Dobra, ale tak czy inaczej kolejny... element odhaczony. Tań co teraz? Powiedz, że jest to bardzo dobre pytanie. Na pewno z takich pewnych rzeczy, stuprocentowo, takich, które... No wiem, że trzeba, że muszę i tym podobne, to... No wypadałoby... Dosłownie przygotować się na pójście już... w następną lokację. Ale co za tym idzie, wypadałoby też... Udać się tutaj. Czy jest sens? No właśnie, niestety nie wiem. A żeby nie marnować czasu, też nie chciałbym długo się nad tym zastanawiać, więc... Czy co? Co bym nie zrobił, prawdopodobnie będę marnował ten czas, więc... Powiedzmy, że po prostu zrobić to, co moim zdaniem byłoby teraz... A najlepsze... wszystkich, czyli pojadę do tego zamku, żeby cokolwiek ciekawego się można... No, żeby coś ciekawego... No, żeby cokolwiek ciekawego pokazać w tym odcinku. Jakiekolwiek ewentualne wyzwania i tak dalej. I tak. Jeśli chodzi o sam zamek, będziemy do niego wracać prawdopodobnie niedługo. Bo już mam być całkowicie 100% szczery. Trzeba powrócić, jeśli się nie mylę, po to, żeby... wykonać wątek poboczny. Jeden bardzo istotny dla mnie, z którego zdobędę właśnie broń fajną. Ale jako, że jest to wątek poboczny i że tutaj nawet nie żartuję, nie mam najmniejszych szans jakby sobie poradzić z tym, co wstąpi po tym, jak już ruszy ten wątek, to powiedzieć, że sobie to najprościej w świecie odpuszczę. Tak, z tobą gadaliśmy, czy nie? Nie gadaliśmy. Okej, okay, warto wiedzieć. Brała pełc przegniej kości. A nic, co bym potrzebował. Zelta grawitacji? Czy kupię sobie co, bo czemu nie? Dla koruny to nie problem. Biorę, co tu jest. Potrzebnego, przydatnego jakkolwiek. Tak, my jedziemy do czwórki, tak, czyli to tam będzie. Bo tak, ogólnie mówiąc, mówię tu o wątku wyżerami. To... biorę dostęp do miecza jakby księżycowego. Tak najprościej go nazywając, bo nie pamiętam pełnej nazwy tutaj, właśnie z Elden Ringa. Nie ukrywam, bardzo by się przydał. Wiem, że jest to broń przyszłościowa, można myśleć na spokojnie w kontekście nawet tego, żeby może nią kończyć grę. Myślę, że tak na tą chwilę, z czasem to mogę brać jeszcze milion innych. Póki nie mam żadnej innej, to polegę na tym, co mam, a nie ukrywam, nie mam najlepszych. Ten księżycowy wywołał fajnie, ale 3 punkty wyzręczność dać teraz. Nie będę was okłamywał, te 3 punkty wyzręczności równie dobrze mógłbym dać w witalność. W umysł, czy jak to się nazywało.
No, cokolwiek co ma większą wartość. O! A takiego powitania to ja nie kojarzyłem. No, nie mówcie mi, że jeszcze nawet tego nie zrobię. O. Cóż, no najwidoczniej nie zrobię. Może trzeba spełnić jakiś warunek, żeby to było spokojniejsze. A nie, przepraszam. Można teraz użyć? Dziwne. Dobrze, że to było otwarte ostatnio. W zasadzie moim podejściu tak po prostu, więc... A sprawa. Ale tak czy inaczej. Chyba uda mi się przeszarżować jakimś cudem. A jeśli się uda, to się uda. Nie ma co narzekać. Po prostu idźmy przed siebie. W tym celu, sukcesu i tak dalej, tym lepiej dla mnie. W sumie lepiej dla wszystkich, ale ogólnie dla mnie najbardziej, bo będę zmotywowany bardziej, żeby myśleć porządnie o rozwoju tej postaci tutaj. Poradzę sobie ze wszystkim. I tak, można powiedzieć, że też jak robię cięcie, to wtedy, kiedy zbieram jeszcze trochę runów z troli, żeby móc ulepszyć sobie minimalnie te kostury, które uważam za cenne. Dotarłem do jednego wniosku, można tak najłatwiej określić. Zgodnie z którym to może być dla was bardzo istotne, uwaga, uwaga, więc takie, można powiedzieć, delikatnie ogłoszenie. Powrócę do starej postaci. Na czas, dopóki, no, nie będę mógł... No, może inaczej, powrócę do tamtej postaci i spróbuję DLC-ka przejść oboma. Nawet. Prawdopodobnie, bo jak mówię, mam nadal tamtego zapisa. A skoro nie będę mógł w pierwszym dniu naszym magiem wejść do DLC-ka, to równie dobrze mogę moim świętym wojownikiem, który... Ogólnie mówiąc, nie wiem jakby na którym zakończeniu jest tutaj, biorąc pod uwagę. Czy może to jest ten zapis taki, bez jeszcze podjęcia decyzji o zakończeniu. Nie, żeby to miało jakieś znaczenie, chyba. Chociaż może mieć, bo pamiętam, że tam... jakby... Jeśli potem żył się jednym z konkretnych ścieżek, pamiętam... Dark Souls 3 na przykład, pamiętam, że DLC-ki miały inne dialogi. Teraz w szczególności pierwszy, drugi nie kojarzę. Aż tak. No ale to nie to chodzi, żeby powiedzieć, że oba czy coś. Bardziej chodzi mi o sam fakt, że... Możliwe, że w Elden Ringu być podobnie. Też będzie jakiś specjalny dialog, jeśli się przyjdzie tutaj, będąc na ścieżce do jakiegoś konkretnego zakończenia, nie wiem. Tak się zbudzić popiół wojny, płynące uderzenie. Trzeba, nie mam pojęcia. Ale jesteśmy na tyłach tego zamku. Co może w sumie... nie można przejść z tej strony. Chciałem powiedzieć, sygnalizować, że jesteśmy na dobrej drodze, ale... No nie jestem teraz tego taki pewien, jak widzę tylko drabinę. I tak, jeśli chodzi o sam zamek, nie mam zamiaru tu zwiedzać wszystkiego, bo... Głównie jestem tu dla jednego bossa po prostu, którego chcę sobie pokonać. Zobaczyć, czy jakiś ciekawy dialog nie będzie tutaj z pewną postacią, która teoretycznie tu powinna siedzieć. Może też oczywiście niczego nie być, mogę się mylić co do wszystkiego, co tutaj próbuję. Może się okazać, że nie da się pogadać i od razu będzie powiedzmy to, o czym teoretycznie właśnie też myślę. Też nie, bo jeszcze może się wydarzyć tamta rzecz, skoro jakby nawet nie wiemy, że... Czemu, dobra, inaczej, postać nasza nawet nie wie o tym, że takie wydarzenie ma być... Dobra, już zaczynam się za bardzo plątać w tym, o co chodzi. Bardziej chodzi o sam fakt, że tutaj teoretycznie będzie... Znowu z tym teoretycznie przesadzam. A ogólnie tutaj będzie walka. Dosyć epicki boss fight, najłatwiej mówiąc. Który jest... W sumie nie wiem, w jakim momencie jakby odblokowywany. Nie. Definitywnie nie. Nie. Chciałem tu przyjść, ale jak widzę, jak szybko ginę, to nie. Chyba lepszym pomysłem naprawdę będzie, żebym zakończył w tym momencie tego odcinka. Ja pomiędzy tym a poprzednim dosłownie, znaczy pomiędzy tym a poprzednim, pomiędzy tym a następnym przemyślę wszystkie możliwe miejsca, wszystko. I pomyślę sobie jak, bo
Co jest do tego zamku tutaj? Chociaż prawda jest taka, że bardziej tu idę dla samego pójścia niż z faktu, że wiem, że coś tam jest teraz przydatnego. Tak czy inaczej będę tu musiał iść za chwilę. Więc tak, jak mówię, ja może najpierw naprawdę przemyślę wszystkie możliwości, wszystkie opcje, co mogę zrobić, co nie mogę zrobić. Już niebawem po prostu pójdziemy i coś zrobimy w kolejnym epizodzie. A ja na ten moment, jak mówię, bardzo wam dziękuję i tak dalej, wiecie jak to wygląda zawsze z pożegnaniami u mnie. Tak, jeśli macie jakieś dobre miejsce, to byście mi poradzili, żebym poszedł, co bym powinien zrobić i tak dalej, dawajcie znaka. Każda porada teraz będzie nowego złota, w szczególności, że no, dodatek prawdopodobnie wejdzie, zanim ja cokolwiek zdążę więcej tu ogarnąć. Więc tak. Ja naprawdę pomyślę co i jak, może poszukam gdzieś jakichś pastylek, to zgnili z nowych. W sumie i tak przydałoby się ich mieć zapas. Cóż, im prędzej się dowiem, co zrobić, jak zrobić, po co zrobić, że tak to dziwnie powiem sobie, tym prędzej to zaczniemy robić i tym prędzej będziemy gotowi na DLC-ka. Ale dobra, naprawdę starczy już tego paplania. No i trzymajcie się po prostu, hej, hej.